myślę o naszej otaczającej rzeczywistości, to myślę sobie, że ona jest wymyślana, prowadzona przez ekspertów, polityków, specjalistów, którzy no, wiedzą lepiej, starają się racjonalnie wymyślać, jak mają być świadczone usługi społeczne, jak ma nasze życie wyglądać. I okazuje się, że to ci eksperci, no, trochę im się udaje, ale mnóstwo rzeczy im się nie udaje i ciągle nie mogą rozwiązać wielu problemów. No i okazuje się, że nie doceniają po prostu ludzi. Tego, że ludzie mogą sami wymyśleć rozwiązania i znacznie lepsze. No, to się wydaje proste. Dajmy ludziom szansę, żeby sami wymyślili rozwiązania. No ale to danie ludziom tej szansy też wymaga stworzenia pewnej przestrzeni. To jest w ogóle cały clue innowacji. Jak doprowadzić do takiej sytuacji, społecznej, która zmieni relacje między ludźmi, która umożliwi spojrzenie na problem od innej strony, od strony ludzi, ale i nie powtarza, nie powiela praktyk już dobrze znanych. No i nad tym się zastanawiamy, ja się zastanawiam, mam pewne swoje przemyślenia. Wydaje mi się, że przynajmniej z mojego punktu widzenia, żeby doszło do innowacji, to muszą być spełnione dwie rzeczy. I to w zasadzie każda innowacja społeczna powinna to zawierać. Z jednej strony powinna być procesem społecznego uczenia, a więc, że ludzie razem znajdują się w sytuacji, której zaczynają krytyczną refleksję nad tym, jak jakiś fragment rzeczywistości wygląda. Nie wiem, jak traktujemy osoby z ograniczoną sprawnością, niepełnosprawnych intelektualnie, no, bardzo różne problemy. Okazuje się, że ta krytyczna refleksja no, musi być i musi być pierwszym krokiem często, że nie wiem, traktujemy osoby starsze infantylnie, mówimy staruszkowie, nasi staruszkowie, nasi seniorzy i jest to protekcjonalne, sam sposób podejścia już jest zdefiniowany przez język. A więc krytyczna refleksja. Potem spróbowanie wprowadzenia nowych praktyk społecznych. Zaeksperymentowanie jak można inaczej. Następnie kolejny etap tego społecznego uczenia to wprowadzenie tych nowych norm, nowego podejścia do pewnego szerszego funkcjonowania społeczeństwa. No i dopiero na końcu pojawia się nowa instytucja, nowy sposób działania społeczeństwa. Wszystko zaczyna się od krytycznej refleksji. Jest to proces uczenia się. Ludzie razem, praktykując pewne usługi na przykład, uczą się nowego sposobu na przykład pracy z osobami starszymi. Nawet nie pracy z osobami starszymi, ale włączenia osób starszych do tego, żeby same kształtowały swoje życie, także w wieku, mając 80 lat na przykład. I to jest element jeden, społeczne uczenie się, które ma charakter procesu. Drugi element, który jest potrzebny, żeby innowacje społeczne właśnie miały szansę zaistnieć, to jest tak zwana, ja to nazywam, moc społeczna. A więc uruchomienie mocy społecznej. No bo nie ma innowacji społecznych, z tym przymiotnikiem społecznych, bez mocy społecznej. Czyli zaangażowania ludzi w ten proces redefinicji, zmiany nowych praktyk, nowych usług. Wszystko się zaczyna. Punktem wyjścia jest przynajmniej konsultacja. Ale to za mało. Włączenie ludzi do realizacji. Później być może stworzenie sytuacji, że są współproducentami tego rozwiązania. A na końcu najlepiej, żeby byli właścicielami. No, powiedzmy, widzimy dużą moc rozwiązania, które wszyscy znamy, nazywa się 500+. To rozwiązanie, które niedawno wprowadzono w Polsce, czyli dodatku 500 zł na drugie i kolejne dzieci w polskich rodzinach. Okazuje się, że prosty mechanizm, dajemy 500 zł na dziecko, wprowadza
no, uruchamia zupełnie nowe procesy. Ludzie, na przykład wiele rodzin ma szansę po raz pierwszy wyjechać na wczas z rodziną. Okazuje się, że po raz pierwszy mogą dostać pieniądze, które nie są obarczone jakimiś takimi obostrzeniami typu dostaniesz pieniądze, jak zrobisz to i tamto. Więc nie wchodząc w szczegóły, to uruchamia rzeczywiście wielką zmianę z jednej strony. Jest proces uczenia się, uczą się urzędnicy, uczą się ludzie. Ale nie ma tu mocy społecznej w takim znaczeniu, że ludzie w ten mechanizm nie są zaangażowani, nie mają na niego wpływu, bo to po prostu decyzją polityczną zostało przyznane i decyzją polityczną może być zabrane. Ludzie nie są włączeni w ten proces, więc mamy do czynienia z pewną nowym rozwiązaniem, ale bez mocy społecznej. Innowacje społeczne muszą zawierać to włączenie ludzi i ich duży, najlepiej kluczowy wpływ na wprowadzenie danego rozwiązania. A więc, podsumowując, moc społeczna, zaangażowanie ludzi na wielu poziomach i z drugiej strony społeczne uczenie. To te dwa wymiary są niezbędne, żeby innowacja zaistniała. I jeszcze jeden element, który mi się wydaje ważny, który często powoduje zamieszanie, kiedy myślimy, mówimy o innowacjach społecznych. Na ile to mają być rozwiązania wprowadzające, nie wiem, technologię, technikę. Często jak mówimy o innowacjach, to zaraz się pojawia w drugim słowie startupy, a więc jakieś technologie, tablety, oprogramowanie i tak dalej. Moim zdaniem, no, kiedy myślimy o innowacjach społecznych, to mamy do czynienia ze zmianą pewnej relacji między ludźmi. I czasami ta relacja może być robiona, zmieniona bez techniki. Takim sztandarowym przykładem historycznym są nie wiem, grupy anonimowych alkoholików, którzy po prostu okazuje się, że ludzie, którzy mają ten sam problem, świetnie sobie pomogą sami, bez ekspertów. I nie potrzeba do tego żadnej technologii. Ale dzisiaj świat mamy tak wielowątkowy, globalny, że często, żeby ludzie się spotkali w nieco innej konstelacji, żeby, nie wiem, mogli sobie nawzajem udzielić pożyczki, społecznościowe pożyczki, to potrzebna jest technologia, oprogramowanie, możliwość komunikacji. I wtedy rzeczywiście, więc technologia może ułatwić innowacje, stworzenie nowych relacji, krytyczną refleksję nad dotychczasowymi sytuacjami, ale nie jest niezbędna. Może pomóc, jestem medium, ale to nie jest tak, że innowacje społeczne muszą mieć ten komponent technologiczny. Mogą mieć, nie muszą. To, co mnie jest bliskie, to jest takie zaplanowane eksperymentowanie, w którym prowokujemy w pewnym sensie ludzi do tego, żeby musieli zmierzyć się sami z nową sytuacją. Nagrywamy ten materiał w Centrum Społecznym Placa 40 w Warszawie i tutaj taką przestrzenią eksperymentowania ostatnio jest recepcja, a nawet po prostu brak recepcji w tym Centrum Społecznym. I według mnie jest to niezwykle jest to ciekawa przestrzeń do eksperymentu społecznego. Chcemy w naszym centrum spowodować, żeby ludzie byli właścicielami tego centrum, żeby oni tworzyli to miejsce, nie tylko tak symbolicznie przenośnie, ale rzeczywiście codziennie. No i taką prostym zabiegiem jest właśnie brak zlikwidowania recepcji, a więc miejsca, w którym ktoś pokieruje innymi ludźmi i ludzie przychodzą do tego miejsca, muszą się z tym zmierzyć. Muszą sami odnaleźć drogę, muszą spotkać innego człowieka. Ten człowiek, który już tutaj jest zadomowiony, z kolei w jakimś mierze bierze odpowiedzialność za tego drugiego. Musi się z nim spotkać, dowiedzieć, po co tamten przyszedł, opowiedzieć mu o tym miejscu. A więc wytwarza się inny mechanizm, inna relacja między ludźmi. No i jest to, ale trzeba powiedzieć, że nie jest to przypadek. Jest to zaaranżowana sytuacja, w której wszyscy się próbujemy odnaleźć i można powiedzieć, ona generuje też sporo problemów. Często można
o wiele łatwiej jest mieć, posiadać tą recepcję, czyli działać tak jak zawsze. A więc no, moją receptą jest takie tworzenie przestrzeni do społecznego eksperymentowania. Czasami się uda, czasami nie, ale jest to szansa na to, żeby mieć pewną refleksję, ale mieć też pewną praktykę, no, którą później można zastosować na szerszą skalę. Jeżeli nam się uda tu w Centrum Społecznym Paca, no to być może ten sam mechanizm może być bardzo twórczy i bardzo istotny w wielu innych podobnych centrach. Innowacje społeczne są wyjściem z dobrze znanej sytuacji. Czasami może to być wyjście ze sfery komfortu, czasami to może być nawet bolesne, ale musimy zrezygnować z takich działań, które dobrze znamy, które robimy odruchowo, które dała nam tradycja, które dała nam czasami, nie wiem, nauka o zarządzaniu, że tak należy. A więc no, wydaje mi się, że w zasadzie zawsze jest to rezygnacja z czegoś, co jest łatwiejsze, wydaje nam się. Później okazuje się, że to nowe, to jest, że tak zawsze było, że to w zasadzie tak powinno być. A więc innowacje społeczne polegają na tym, żeby uruchomić pewną społeczną wyobraźnię. Wyobrazić sobie, że może być coś, co dzisiaj jest niewyobrażalne. A potem jak już sobie wyobrazimy, no to trzeba zaeksperymentować, zobaczyć, czy emocjonalnie przełamać granicę, taką barierę emocjonalną. My możemy to zrobić. Potem my potrafimy to zrobić, czyli musimy mieć pewną wiedzę. My potrafimy to z innymi, a więc potrafimy nie tylko sami, ale w jakiejś kooperacji. No i potem już to zrobiliśmy. I okazało się, że to jest możliwe, że my to potrafimy z innymi, a więc to, co było niewyobrażalne, staje się już wyobrażalne, potrafimy zrobić i zrealizowane. No i wtedy pojawia się następny etap. Znowu jest jakaś sfera niewyobrażalna, ale już wiemy, jaką drogę mamy przejść, że trzeba sobie wyobrazić, że jest to możliwe. Możliwe jest no właśnie to, że ludzie wspólnie robią zakupy kooperatywie, albo wspólnie, nie wiem, udzielają sobie pożyczki i nikt nikogo nie oszukuje, nikt nikogo nie musi pilnować, nie ma recepcji i działa. Coś, co się wydaje niewyobrażalne, potem się okazuje, że po przekroczeniu tych kilku etapów, o których mówiłem, jest już możliwe. Innowacje społeczne nie rozwiążą wszystkiego. Eksperci, instytucje są nadal potrzebne, ale innowacje społeczne są fascynujące, bo okazuje się, i mnie to też cały czas fascynuje, że spotyka się ileś zwykłych ludzi i oni potrafią zmienić rzeczywistość, wymyśleć rozwiązanie, którego profesor, ekspert nie jest w stanie wymyślić sam, mimo wiedzy, mimo wielu innych kompetencji. Więc to jest, no to jest po prostu przygoda, która też nie wiemy, dokąd ona prowadzi. Nie wiemy, jakie będzie to rozwiązanie, nie wiemy, czy się uda, no, ale to jest też w tym wszystkim wielką frajdą, przygodą. Mamy dreszczyk emocji, no a potem jest świętowanie, sukces i co ważne, mamy z kim świętować, bo nie zrobiliśmy tego sami.